Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zbliżamy się już do końca czasu wielkanocnego, liturgicznego okresu, który trwa od zmartwychwstania Pańskiego przez 50 dni. Moment wniebowstąpienia jest takim ostatnim przygotowaniem i ostatnim, przedostatnim wydarzeniem właśnie w tym okresie wielkanocnym. Teraz trwamy w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego i na to zesłanie Ducha Świętego się przygotowujemy. Wysłuchaliśmy opisu wstąpienia do nieba z Ewangelii świętego Marka. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że święty Łukasz, który jest autorem jednej z Ewangelii i dziejów apostolskich, opisuje życie Jezusa w Ewangelii, ale już moment pożegnania, jego rozstania i wniebowstąpienia opisuje na początku dziejów apostolskich. Jak gdyby chciał pokazać, że od momentu wniebowstąpienia rozpoczyna się nowy etap w historii zbawienia. Że teraz uczniowie, apostołowie mają za zadanie współpracować z Duchem Świętym i przekazywać prawdę o zbawieniu. I to jest bardzo istotna prawda, bo tak jak usłyszeliśmy, Pan Jezus mówi: idźcie i głoście, ci, którzy uwierzą, którzy przyjmą dobrą nowinę, będą zbawieni. Ci, którzy ją odrzucą, zostaną potępieni, ponieważ Pan Bóg na siłę nikogo nie zbawi, nikogo nie weźmie do siebie. Trzeba tutaj naszej zgody. Istotne jest również dalej to, co pisze święty Marek, że uczniowie posłani na cały świat, posłani, jak pamiętamy, praktycznie bez niczego, jedynie właśnie z tą pamięcią o tym, co Pan Jezus zrobił, czego Pan Jezus dokonał, mówili o dobrej nowinie, mówili o zmartwychwstaniu Chrystusa, a Bóg współdziałał z nimi poprzez różne znaki. Znaki te potwierdzały, że to, co oni robili, nie czynili sami, nie czynili z własnej woli, nie czynili z własnego pomysłu. Byli jedynie heroldami i posłańcami Chrystusa, prowadzeni przez Ducha Świętego. I te wszystkie znaki, o których czytamy, że wyrzucali złe duchy, nowymi językami mówili, brali do rąk węże, a zatrute, to, co zatrute im nie szkodziło, miało potwierdzić prawdomówność słów, które głoszą. I my również, chociaż nie zawsze, rzadko może nawet spotykają nas tego rodzaju znaki, ale kiedy głosimy Ewangelię, kiedy chcemy żyć naszą wiarą, gdy chcemy tę wiarę przekazywać, to również Pan Bóg współdziała z nami. Ważne, żebyśmy mieli na te znaki oczy otwarte, dostrzegali je i pamiętali, że w naszym zadaniu nie jesteśmy sami.